Cześć, z tej strony Weronika Sechar z Belly Opole. Witam Was w kolejnym poniedziałek, w kolejnym tutoriale. Jak widać po moich włosach, twarzy, zmęczeniu. Ja już jestem po treningu, było to zajęcie indywidualne z rozciągania i tak pomyślałam, że skoro już tak dobrze podciągnęłam sobie nogi, bo to był tematem, były szpagaty, to mam dla Was oversplit z pozycji Flatline Scorpio. Nie znam jakiejś oficjalnej nazwy do niego, więc jeżeli zaraz sobie zobaczycie, jak wygląda pełne wejście, jeżeli znacie nazwę, wiecie, jak ta figura się nazywa, będę super wdzięczna za wiadomość albo za komentarz z nazwą tej figurki. Ja mówię na to oversplit, bo jednak bazujemy na nadszpagacie z pozycji Flatline Scorpio. Także jeżeli lubicie szpagaty, chcecie spróbować czegoś nowego, to serdecznie zapraszam ze mną do drążka. Ściągam nogę na przedramię i teraz od razu przez wypięcie
przyszłej, dużo łatwiej mogę wypchnąć nóżkę i znaleźć rówkę na dole. W momencie, kiedy będziemy bardzo mocno rozciągnięci ręką do dołu, jakbyście faktycznie robili flatline skorpio, moja klatka będzie za daleko od kolana. Tak? Tu powiedzmy mam kolano, jestem bardzo daleko od ręki. I w tym momencie już mam tak wyciągniętą pozycję, że złapanie nogą tej rurki może być niemożliwe, ponieważ w momencie, kiedy wypchnęłam się całą, którą ściągnęłam, moja noga poszła bardziej w przód niż w dół. Dlatego ważne jest to, żeby to kolano zostało blisko do wewnętrznej na rurce. Dlatego tak bliziutko zakładam się do flatline skorpio. Druga rzecz, to ręka jest tuż pod plecami, żeby mogła wyciągnąć klatkę piersiową i w tym momencie bardziej w pozycji pionowej opuścić nogę w dół. Nie rozciągać się na długość i szerokość, tylko rozciągnąć się mocniej w pionie. Pokażę Wam teraz zarówno błędną pozycję, z której czasami staram się wejść do tej figury, jak i poprawną, żebyście umieli sobie porównać. Błędna pozycja, za mocno wyciągnięta na drążku, to w momencie, kiedy waszą zbyt flatline skorpio, noga jest rozciągnięta na drążku, ręka została pod kolanem i ja rurkę szukam na dole. Okay? W tym momencie po pierwsze nie jestem w stanie nogi przełożyć na przedramię, po drugie znaleźć rurki nogą dolną. A teraz prawidłowa pozycja, z której będziemy przechodzić już do pełnego szpagatu. Mam nadzieję, że zmieści się w kadrze, ale to będę mogła dopiero ocenić, jak będę po drugiej stronie na aparatu. Także postaram się teraz zrobić tą stronę, żebyście jeszcze widzieli moment ściągnięcia górnej nogi i wewnętrznej nogi na przedramię. Wchodzę do pozycji. Postrzelam łokcie. OK, flatline skorpio, blisko kolana klatki piersiowej, przekładam się bokiemko, przekładam rękę tuż pod plecami, ściągam nogę na przedramię, wciągam drugą luźnię i wyciągam pełen szpagat. I teraz zabieram nogę, hop, tu ja już nie mam miejsca, ale wkładam się do trzymania boki. Nogę, którą mam tutaj naciągniętą, ja sobie ręką górną mogę jak najbardziej dociągnąć do siebie. Tu może być ten problem z chwytem. Oczywiście, jeżeli to powtarzamy tyle razy, co ja teraz, to już na pewno będzie problem z chwytem. Ale pamiętajcie, że tu macie swoje utko. Mocne, silne utko. Więc jeżeli nie jesteście takim malutkim szparagiem, to może być problem, że ta noga, drążek, noga będzie Wam rozpychać rękę i ręka będzie nam uciekać z drążka. Ale tym się w ogóle nie martwcie. Przede wszystkim porządny chwyt. Czysty drążek, magnezja, co potrzebujecie, żeby ten chwyt był pewny i jeszcze mi 100 razy lepiej to wychodzi na spinning pole. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wiadomości, które zaczęły do mnie prywatnie spływać, bo się tego nie spodziewałam, takiej reakcji, ale jest to szalenie miła reakcja. Jak przysyłacie mi swoje fotki czy kombosy, patrz, udało mi się, patrz, włożyłam, wymyśliłam coś takiego, to jest strasznie fajne, bardzo dziękuję. Oczywiście z Waszej zgody nigdzie tego nie rzucam i nie publikuję, ale to jest takie coś, że serducho rośnie i fajnie się dla Was to nagrywa. Także dziękuję bardzo. Jeżeli macie pomysły, zapotrzebowania, pytania, to piszcie oczywiście na brief. Jestem dla Was dostępna w komentarzach, w wiadomościach prywatnych. No i na sali w Beli Opole, także serdecznie, serdecznie zapraszam. Dziękuję.